7 kwietnia wspominamy 200 świętych żołnierzy męczenników. Martyrologium rzymskie pod dzisiejszą datą odnotowuje wspomnienie 200 świętych żołnierzy męczenników, którzy oddali swoje życie za wiarę w Chrystusa w Sinopie w Pontusie, obecnie na terytorium Turcji. Bizantyjskie Synaksaria w dniu 7 kwietnia wymieniają uroczystość świętych Rufina Cudotwórcy, Aquiliny i 200 towarzyszy. Tak zwane Menologium Bazylego II również w tym samym dniu zawiera dla tej celebracji informację, która wygląda jak skrót szerszej historii, niestety z czasem utraconej. Według tej informacji Rufin był diakonem, który został aresztowany i uwięziony w czasie prześladowania Maksymina Traka, którego imperium datuje się na lata 235-38. Głównym zarzutem przeciw Rufinowi było jego liczne nawracanie ludzi na chrześcijaństwo. Razem z nim uwięziona została także chrześcijanka Aquilina. Oboje zostali doprowadzeni przed gubernatora i poddani różnym torturom. Dzięki cudom, których dokonywali, 200 żołnierzy będących świadkami przyjęło wiarę chrześcijańską i nawróciło się, co jeszcze bardziej rozzłościło gubernatora. Ten nakazał, aby wszyscy zostali zabici. Doprowadzono ich zatem na miejsce kaźni, aby wszyscy zostali ścięci. Miejscem męczeństwa 200 żołnierzy było Sinop w Pontusie na terytorium dzisiejszej Turcji. To wydarzenie potwierdza ostatnie wydanie Martyrologium Rzymskiego. Jednak nie ma tam wzmianki o Rufinie i Aquilinie. Łatwo jest przypuszczać, że i ci zostali również zabici w Sinop. Obecność 200 żołnierzy w tzw. menologium kardynała Sirleto skłoniła kardynała Cezarego Baroniusza do wprowadzenia ich także do Martyrologium Rzymskiego. Tych 200 mężczyzn zrealizowało proroctwo Izajasza. Swój miecz przetopią na lemierz, swoje włócznie na sierp, naród przeciwko narodowi już nie podniesie miecza, nie będą już uczyć się wojny. Żołnierze zdali sobie sprawę, że pokój ziemski jest obrazem i owocem pokoju Chrystusa, księcia pokoju, jak pisał święty Paweł Apostoł. Módlmy się. Boże, Ty widzisz, że wskutek naszej słabości upadamy w grzechy. Okaż nam swoje miłosierdzie i spraw, aby przykłady Twoich świętych odnowiły w nas miłość ku Tobie. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.